Dzień dobry kochani, w kolejnym dniu. Dzisiaj mamy lany poniedziałek. Prawie lany, bo z samego rana padało i to dosyć mocno. Teraz troszeczkę pogoda się uspokoiła, ale słońca niestety brak. A my idziemy na kawę, jakieś śniadanko, a później będziemy jechać w jedno bardzo ciekawe miejsce. Oglądajcie dalej, mam nadzieję, że miło spędzicie dzisiaj z nami czas. Kinda feels like this. Oh. Hey, would you stay with me till the sun goes down? Being with you is so easy. Hey, if you want, honey, you can stick around. I don't know what it is about you, but you look so fine riding shotgun in my car. Top down when driving on the highway. The wind in our hair makes us look like movie stars. Auguri e buona Pasqua a tutti quanti, auguri, auguri. Próbowałam nagrać coś z restauracji, ale niestety są tutaj takie tłumy, że tego się po prostu nie da. Głośno, parno i gorąco, dlatego wyszłam na chwilę przed restaurację. Słuchajcie, znajdujemy się w tej chwili jakieś 40-50 km od Neapolu, mniej więcej w górach, można by tak powiedzieć. I to właśnie tutaj dzisiaj spędzamy lany poniedziałek z częścią naszej rodziny. No, jedzenie, jedzenie i jeszcze raz jedzenie. Wrócę do domu gruba i na pewno z kilkoma kilogramami dodatkowo. No, ale cóż, ja się spodziewałam, że tak będzie i nie ma się co dziwić. Massimo? Dzień dobry. Jesteśmy na wakacje, teraz jesteśmy na górę, na montagna. No, słyszycie? Bello, ristorante na weekend. Massimo, dużo wina Pasquetta. Było. Nie dużo, wino trochę. Trochę jesteśmy na rodzina teraz, bardzo dobrze. Tak, bardzo dobrze i bardzo przejedzeni, to też trzeba podkreślić. Jutro, od jutra zaczynamy spacery, spacery i jeszcze raz spacery. Może uda mi się trochę więcej wam pokazać już z samego Neapolu, ze środka. Też mam taką nadzieję, że pogoda się poprawi, będzie troszkę więcej słońca i będziemy mogli wam pokazać lepsze widoki. A, przepraszam bardzo, ja wracam do Polski, mam 2 kilo plus. Chyba 10. Chyba 10. Dobra, kochani, wracam do środka na kolejne żarełko. Teraz czeka nas już grill. Chciałam tutaj też dodać wam, że ta restauracja jest troszeczkę w takim stylu góralskim. Powiedzmy góralskim, bo nie ma nic do naszych restauracji w Zakopanem. I znasz, ile osób jest w takiej restauracji teraz? No ile? 800 osób. 800. No, mam 10 sal. Umyślicie, 10 sal, tak. I ogromnego grilla, którego też już mogliście zobaczyć. I jedzenie po prostu fruwa, fruwa. Dobra, kochani, idziemy do środka, bo zimno. Idziemy dalej jeść. Słuchajcie, Daniela mi tutaj podpowiada, że to jest pierwszy właściciel właśnie tej restauracji, w której jesteśmy w tej chwili. What you say, wanna stay in a hotel? Champagne and room service all night. Girl, I know this ain't no plaza, but I think we'll be alright. Ooh, come on. Isn't this really what life is all about? Doing what you can have. Dzień dobry, kochani. Wczoraj wróciliśmy do domu padnięci, wykończeni, przejedzeni i praktycznie od razu poszliśmy spać. A tak naprawdę ten pan tutaj obok mnie to po prostu poległ w 10 minut. A dzisiaj zaczynamy kolejny dzień. Święta, święta i po świętach.
Czas koniec wrócić, święta. Tak, czas wrócić do rzeczywistości. Mamy dzisiaj w planach z samego rana załatwienie kilka spraw w urzędach. Massimo Szczerze mówiąc, nic ciekawego, co? Massimo, deve andare a fare i documenti. Tak, Massimo musi zrobić nowe dokumenty, także widzicie, od samego rana czeka nas jazda po urzędach, w kolejkach. Wy doskonale wiecie, jak to jest. Więc tak naprawdę, tak jak mówię, nic ciekawego. A po południu, myślę, że po południu pojedziemy do centrum, zobaczymy, jaka będzie pogoda, no nie? Nie wiem, zobaczymy, jaki pogoda będzie. No, bo słuchajcie, wczoraj, jak wracaliśmy, to padał deszcz dosyć mocno. Dzisiaj nie do końca jest przyjemnie, spadła trochę temperatura, ale my nie narzekamy, nie marudzimy. Mamy wakacje. Mamy wakacje? Prawie. Prawie wakacje. Jesteśmy na relaks. No, można by tak powiedzieć, tak? Że mamy relaks. Przejedzeni. Ja już, słuchajcie, nie mogę się doczekać, aż wrócę do domu i z powrotem wrócę do moich przyzwyczajeń, do mojego tradycyjnego jedzenia. Dużo owoców, warzyw, wody, bo tutaj włoska gościnność, wszystko pyszne, ale za dużo. Dobra, koniec gadania. Jedziemy załatwiać wszystkie najważniejsze sprawy. Jeśli kiedykolwiek będziecie narzekać na polskich urzędników, na kolejki, na to, co wyprawiają u nas w urzędach z załatwianiem różnych dokumentów i całą resztę, to zapraszam Was, kochani, do Neapolu, bo to, co jest tutaj, to jest jakiś absurd. Wyjechaliśmy z domu mniej więcej po 9:00 i tak też zaczęliśmy załatwiać sprawy z dokumentami Maxa. Jest godzina 15:00, a my nadal jeździmy po urzędach. Odsyłają nas, słuchajcie, od jednego do drugiego. Nikt nam nie mówi w pełni to, co jest potrzebne. Musimy po prostu skakać po urzędach. To jest nieprawdopodobne, już nie mówiąc o tym czekaniu w kolejkach. Absurd. No, to jest po prostu jakiś absurd. I ja, jeśli kiedykolwiek będę jeździć po urzędach i załatwiać cokolwiek, to muszę sobie przypomnieć naszą dzisiejszą podróż. I tak naprawdę zamiast odpoczywać po świętach, zwiedzać, spacerować, delektować się przyjazdem do Neapolu, my co robimy? Jeździmy po urzędach. No słuchajcie, tak się złożyło, więc dzisiejszy dzień po prostu musieliśmy na to poświęcić. Co prawda obydwoje nie spodziewaliśmy się, że będzie tak to wyglądało. I myśleliśmy, że w jednym miejscu załatwimy wszystko, a okazuje się, że jednak nie. Nie ma co narzekać, pogoda się poprawia, chociaż tyle dobrego. A niedługo musimy wrócić do domu, zabrać dzieciaki i jedziemy na mszę, która jest dzisiaj poświęcona dla taty Massimo. Tam spotkamy się całą rodziną. No i tak zapowiada się dzisiejsze popołudnie, a później nie mam pojęcia, ale pewnie wrócimy do domu i będziemy szykować jakąś kolację. Także widzicie, ten dzisiejszy dzień, wtorek, mija nam urzędowo. Słuchajcie, dziś wieczorem jemy w domu i szef kuchni, czyli Daniela, przygotowuje salę. Będziemy jeść pasta con la penna la rabbiata. Penna la rabbiata. A kto mnie tu zaczepia? A kto mnie tu zaczepia? Pieszczocha. Patrzcie, jaki pieszczoch. Taki pieszczoch. No? No? O, proszę bardzo. Proszę bardzo. Taki pieszczoch.
Jeszcze. Jeszcze. Największy pieszczoch na świecie. I Tamina mówi sama za siebie. Jeszcze, 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 jeszcze. Ta-da! Proszę bardzo. Proszę bardzo. Specialità di casa. Specialità di casa Lucci. E capasso. Bravo. Penne nervovano, nervoso. Penne all'arrabbiato.